15 sierpnia 1945 roku, a 2 września tego samego roku podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji i to formalnie zakończyło II wojnę światową. Zakończenie wojny miało ogromne skutki geopolityczne, społeczne i gospodarcze, kształtując powojenny światowy porządek i inicjując epokę zimnej wojny między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. A tak w ogóle. Słyszeliście, że rząd Władysława Sikorskiego wypowiedział wojnę Japonii? Mimo deklaracji konfliktu 11 grudnia 1941 roku, oba kraje nie prowadziły działań przeciwko sobie. Formalnie wojna polsko-japońska trwała aż do 1957 roku, kiedy to Ludowa Polska podpisała z Japonią układ o przywróceniu normalnych stosunków. Przed wami najsłynniejsza grupa terrorystyczna w Europie. Prowizoryczna Irlandzka Armia Republikańska powstała w 1969 roku. Dążyła do zjednoczenia Irlandii i wycofania Wielkiej Brytanii z terytorium północnoirlandzkiego. Specjalizowała się w zamachach i zabójstwach. W lipcu 2005 roku IRA ogłosiła zakończenie zbrojnej kampanii. Trzeba szybko wypatroszyć, bo robi się coraz cieplej. No i co? No i tym razem dzik nie ląduje w skupie.